Tak, tylko wiesz, pamiętaj, na koniec to są emocje. Futbol to też są emocje. I to, co powiedziałeś, to był piękny finał, jeśli chodzi o kibiców. Naprawdę, oddajmy to, bo pełny stadion i taka atmosfera wielkiego piłkarskiego święta, którą, kibice potrafili się zachować. Którą stworzyli kibice Legii i kibice Rakowa. Ja bym też zwrócił uwagę, że kibiców Legii było z siłą rzeczy więcej. Nawet w tych sektorach mieszanych było to widoczne. Trzecie kibiców to byli kibice Legii. Natomiast ja też uważam, że to jest wielka sprawa dla Legii, zdobycie teraz Pucharu Polski. I mimo wszystko, tak jak powiedziałeś, no tak zacząłeś te gratulacje słodko-gorzkie dla Jacka, także nie wiedział, czy przyjmować, czy odrzucić. Bo ja bym powiedział tak, po katastrofalnym poprzednim sezonie, dzisiaj jest sezon jednak wicemistrzostwa i Pucharu Polski. Zobacz, jak zależy drużynom na zdobywaniu Pucharu Polski. Zobacz, jaką jest stawka. To jest stawka dla kibiców trofeum, ale dla klubu bardzo wiele. To napędza klub. Zobacz, jak zależało Rakowowi, żeby po raz trzeci sięgnąć po to trofeum i jaki bój stoczył. Raków to też paradoks tej historii Pucharu Polski, bo poprzednie dwa trofea dla Rakowa, ta droga Rakowa bez straty bramki. Słuchajcie, oni bez straty bramki stracili trofeum. No to się bardzo rzadko w historii futbolu zdarza. Tym większa sprawa Legia. Mówicie o tej sytuacji z początku meczu. Ona na pewno piłkarsko gdzieś napiętnowała ten finał, naznaczyła go. Natomiast wszyscy oddają. Trener Papszun też oddaje organizację gry i ten sposób gry. I absolutnie Legia zagrała, żeby zdobyć trofeum, ma do tego prawo i zachwyciła chyba swoich kibiców. Zobaczcie, jakie zaufanie jest dzisiaj ze strony kibiców do Legii. Że na meczach Legii jest grubo ponad 20 tysięcy widzów. Na każdym meczu, na Wiśle Płock też. To pokazuje, że odbudowane jest zaufanie też do tego. Ja nie lubię tego słowa, projektu, ale do klubu, który dzisiaj jest prowadzony przez Jacka Zielińskiego, drużyna, przez Kostę Runajicza, przez Marcina Herę jako prezesa, że gdzieś jest takie zaufanie po tej katastrofie, która była rok temu.